każdemu wolno kochać, to miłości słodkie prawo. Piękny mężczyzna, wysoki, szerokie ramiona, bardzo elegancki. Twój czarny kot znów mi dziś przebiegł drogę. Zakochał się, przyjaciołom ogłosił, że to będzie jego żona i to prędzej niż później. Panuje takie przekonanie, że ta miłość uratowała życie Brzechwie. Niemcy wprowadzili przepis, że każdy, kto bez zezwolenia znajdzie się poza terenem getta, jest skazany na śmierć. Oficer Gestapo mówi do niego, dlaczego pan się przyznał, że pan jest Żydem? Potrafił gdzieś w nocy wracać, żyjący no, w innej rzeczywistości niż ta, która była. Przestało wszystko dla niego istnieć. Wystawał godzinami do godziny policyjnej, a czasem nawet dłużej przed jej domem. I wpatrywał się w te okna, czy ona się wreszcie pojawi. Tylko w bajce Królewicz zakochuje się w biednym Kopciuszku. W życiu też zdarzają się bajki. On pisał tę akademię w trakcie okupacji. Szancer twierdzi, że on w panu Kleksie w siebie widział. Nie możemy pominąć tego, że Kleks w potocznej mowie szkolnej zwany był Żydem.